14 sierpnia 1960 roku odbyła się premiera Hamleta Williama Szekspira w reżyserii, inscenizacji i ze scenografią Andrzeja Wajdy. Wydarzenie to kończyło dwuletnią kadencję Zygmunta Hibnera na stanowisku kierownika artystycznego, okres uznawany do dzisiaj za jeden z najlepszych w historii Teatru Wybrzeża. Rolę Hamleta pierwotnie miał grać Gustaw Holubek, ale zrezygnował w ostatniej chwili. Po latach Wajda wspominał, że powinien główną rolę powierzyć Zbigniewowi Cybulskiemu, ale zabrakło mu wówczas wyobraźni, by odrzucić całą historyczność sztuki i szukać innej drogi interpretacyjnej. Wajda przyjął bowiem za Wyspiańskim, że Hamlet jest sztuką gotycką. Stąd trzypiętrowa scenografia z pudełkowymi mansjonami, symultaniczność akcji i renesansowe motywy plastyczno-muzyczne. Ostatecznie reżyser obsadził w roli tytułowej Edmunda Fettinga. W jego interpretacji Hamlet z zaszczutej przez dwór ofiary staje się sędzią. To on tropi, szantażuje króla, zrywa maskę pozorów z twarzy, a jego ofiary wiją się pod jego przenikliwym spojrzeniem. Sucha, fanatyczna twarz Fettinga wydaje się czasem zdradzać zadatki sadyzmu. W inscenizacji Wajdy bezradna dziewczęcość Ofelii skontrastowana została z okrucieństwem Hamleta, wobec którego nawet król łagodniał i nie wahał się wybuchnąć szlochem w scenie wyrzutów sumienia. Spektakl zaprezentowano kilkakrotnie w Brnie, gdzie został nagrodzony kilkuminutowymi owacjami. Wraz z odejściem Zygmunta Hibnera Trójmiasto opuścili również związani z nim aktorzy. Zbigniew Cybulski, Mirosława Dubrawska, Edmund Fetting, Elżbieta Kępińska, Władysław Kowalski, Bogumił Kobiela i Zdzisław Maklakiewicz.